Cześć, witajcie. Jest ze mną nowy Realme GT 2 Pro. Dzięki uprzejmości producenta mogłem go wypróbować przed premierą, zatem dziś po prostu zapraszam Was na recenzję. Zaczynamy oczywiście od zestawu i stylówy. Zestaw jest bardzo fajny, bo mamy w nim i szybką ładowarkę, i silikonowy pokrowiec, ale przede wszystkim mamy telefon. Popatrzcie, jaki fajny. Ciekawy kolorek, mamy go zarówno na tylnej ściance, jak i na bokach metalowej ramki, a za wszystko odpowiada pan Naoto Fukusawa. Ten sam gościu, który już wcześniej projektował dla Realme, przypomnę, chociażby smartfony inspirowane na przykład cebulą czy walizką, a teraz zainspirował się papierem. Mamy tutaj taką fajną strukturę, jakbym miał to porównywać do papieru, to chyba jest to taki papier czerpany jak z Muzeum w Dusznikach Zdroju, ale to co najważniejsze, to to, że ta obudowa praktycznie wcale się nie rysuje, przynajmniej z tyłu, i jest odporna na stłuczenie, bo tak naprawdę to jest, no to jest tworzywo, powiedzmy to wprost, ale fajne w dotyku, zapewniające pewny chwyt i przyjemne wrażenia, takie nazwijmy to, te takie niemierzalne, trudne do wyrażenia słowami. Z przodu też jest nieźle, bo mamy Victusa, a za nim wyświetlacz o rozdzielczości 2K, wysokiej jasności, oczywiście AMOLEDowy z wąską ramką i dyskretnym otworkiem na aparat do selfie. Także smartfon moim zdaniem może się podobać. Dodam tylko, że nie jest to jedyna wersja kolorystyczna, a jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to jak zwykle do wystających aparatów fotograficznych i lekkiego, przynajmniej w obrębie ramki aparatów fotograficznych, podobieństwa do na przykład OnePlusów. Jeżeli chodzi o ogólną praktyczność obudowy, jest naprawdę wysoka i moja ocena nie może być inna niż pozytywna. Szkoda tylko, że zabrakło wodoszczelności. Wyświetlacz, cóż ja tu mogę powiedzieć, jak się po prostu nie zachwycić. Jak powiedziałem, Super AMOLED dostarczany przez Samsunga. Wysoka rozdzielczość, ale możemy przełączyć na niższą, żeby oszczędzić baterię. Wysoka też częstotliwość odświeżania, 120 Hz, ale też oczywiście możemy ją obniżyć, żeby znowu oszczędzać trochę akumulator. Częstotliwość może być ustawiona na sztywno, może być regulowana automatycznie. Naturalnie nie zabrakło wszystkich opcji związanych z dostosowywaniem wyświetlacza do naszych preferencji, czyli możemy sobie regulować balans barw, mamy automatyczną i dobrze działającą regulację jasności, mamy oczywiście ochronę wzroku, mamy tryb ciemny interfejsu, wszystko jest w jak najlepszym porządku, a sam wyświetlacz sprawdza się rewelacyjnie, zarówno w nocy, jak i w jasny, słoneczny dzień. Tu naprawdę złego słowa o tym ekranie nie da się powiedzieć. Złego słowa właściwie nie powiedziałbym też o wydajności tego smartfonu, no bo mamy tutaj najmocniejszego Snapdragona obecnie, mamy 12 giga RAM-u, jeszcze do tego 7 wirtualnie możemy dołożyć, powinno to hulać po prostu jak dzikie. No i moi drodzy, w zasadzie hula, ale kiedy to wszystko zapędzimy do solidnej, wytężonej pracy, no to widzimy już wyraźny throttling, a temperatura obudowy potrafi podjechać pod 50 stopni, czyli jest to całkiem wydajny grzejnik do rąk, na zimę jak znalazł. Muszę jednak oddać sprawiedliwość, w codziennym, zwyczajnym użytkowaniu czy przy graniu w typowe gry ten telefon nie grzeje się zanadto i nie widać jakichś drastycznych spadków wydajności. Te widzimy po prostu w benchmarkowych stres testach, niemniej nie mogę o nich nie wspomnieć. Nie mogę też nie wspomnieć o braku możliwości rozbudowy pamięci wewnętrznej, której mamy niemało, bo mamy tutaj 256 giga, czyli realnie ponad 220 giga na start jest do dyspozycji. No tyle, że jak to zapełnimy na przykład filmami 8K, które możemy nagrywać tym telefonem, no to kicha. Już więcej nie dodamy. Zatem, jeżeli chodzi o wydajność, ten smartfon na pewno Was nie rozczaruje, ale nie zdziwcie się, kiedy czasem Wam się nagrzeje i kiedy kiedyś tam braknie Wam pamięci w nim. A interfejs? No cóż, firmowy interfejs Realme jest całkiem fajny, bo po pierwsze jest dość prosty, po drugie nieprzeładowany zbędnymi bajerami. Jest kilka nadprogramowych apek, ale je można szybko i łatwo usunąć. Ja wiem, że lepiej by było w ogóle bez tego, ale jednak producent coś tam musi dodawać. I do tego warto też wspomnieć o dość szerokim zakresie możliwości personalizacyjnych, czyli możemy sobie stuningować grafikę na ekranie dla naszych potrzeb i upodobań. Interfejsu możemy używać w trybie płaskim albo w zasobnikowym, w trybie jasnym albo cienym, także każdy znajdzie, myślę, tutaj coś dla siebie, a ogólny układ całego menu jest po prostu zwyczajny i tutaj żadne niespodzianki na nas nie czyhają, żadnych dziwactw nie ma. Nic niespodziewanego nie czeka nas również po stronie, nazwijmy to, komunikacyjno-dźwiękowej tego urządzenia. Jeżeli chodzi o działanie modułów łączności, wszystko jest jak najbardziej w porządku, a jeżeli chodzi o dźwięk,
jest również całkiem poprawny, tyle że trzeba korzystać albo z jakiejś przejściówki na USB-C, albo z słuchawek bezprzewodowych, bo mini jacka, jak widzicie, tutaj niestety zabrakło. Nie zabrakło za to głośników stereo, tylko że nie jest to takie pełne, równiusieńkie stereo, ponieważ jeden głośnik mamy ten na dole, a drugi po prostu rozbrzmiewa ten słuchawkowy, przez który zazwyczaj rozmawiamy. Także wrażenie stereofonii jest takie troszeczkę zaburzone, niemniej gra, powiedzmy, w miarę okej. I zawsze lepiej mieć dwa głośniki do odtwarzania ścieżki dźwiękowej z gier, filmów, zamiast jednego. Z rzeczy, które mogą ewentualnie komuś utrudniać jakoś komunikację, to wymienię brak diody powiadomień, ale za to jest dużo bardziej przydatny i funkcjonalniejszy Always On Display. Także nie ma tutaj czego krytykować. Jeżeli zapytacie mnie o akumulator, to też jest całkiem przyzwoicie, bo mamy baterię 5000 mAh, w dodatku z szybkim 67-watowym ładowaniem za pomocą takiej pecyny wielgachnej ładowarki, która podczas pracy jednak trochę się nagrzewa. Ale oczywiście coś za coś. Ten telefon ma sporo elementów, które pożerają energię. Wydajny procesor, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, wysokim odświeżaniu, porządny zestaw fotograficzny. To wszystko konsumuje dużo energii, ale mimo to ten smartfon jest w stanie popracować 2 dni, aczkolwiek ja bym raczej trzymał się tego, że jednak codzienne doładowywanie tego akumulatora powinno być po prostu zwyczajnym nawykiem. A dodam, że doładowywanie tej baterii nie jest czynnością zbyt uciążliwą, bowiem zajmuje raptem nieco ponad pół godzinki, jeżeli mamy praktycznie całkowicie rozładowaną. Jeśli mam pomarudzić, no to cóż, marudzę, że nie ma ładowania bezprzewodowego. No i pora przejść do tego, co najbardziej mnie w tym modelu zaskoczyło, czyli do fotografii. Poprzedni Realme GT robił niezłe zdjęcia, ale jakoś szczególnie niczym mnie nie porwał. Odbył całkiem poprawnym smartfonem w swojej kategorii cenowej. Natomiast ten wnosi już zdecydowany progres. Mamy tutaj dwa 50-megowe aparaty i trzeci aparacik służący do zdjęć mikroskopowych, nie mylić z makro. Jak to wszystko chodzi? Słuchajcie, po prostu rewelka. Główny aparat robi świetne zdjęcia w dzień i bardzo dobre zdjęcia nocne. Nawet bym powiedział, że tutaj ociera się o poziom flagowców. Serio, nie ma się do czego doczepić nawet w trybie zwyczajnym, automatycznym, a kiedy włączymy tryb nocny, to w zasadzie robi nam z nocy dzień, co też w sumie nie zawsze jest pożądane, ale efekty są naprawdę bombowe. Drugi z aparatów z kolei to aparat szerokokątny. Powiecie, że niby nic niezwykłego, ale ten obejmuje pole widzenia nie tam 120, ale 150 stopni. Jest wyraźna różnica, ale kiedy popatrzymy na zdjęcia, nie ma tej charakterystycznej deformacji kształtu uwiecznionych obrazów, zatem można powiedzieć, że elektronika robi tutaj dobrą robotę, korygując na ile może tą geometrię zdjęcia, tak żeby było ono przyjemne i jak najlepsze w odbiorze. Co ważne, w zdjęciach nocnych ten aparat szerokokątny, owszem, ustępuje głównemu, ale niewiele. Trzeci aparat też jest ciekawą zabawką, ale właśnie, nie potrafię jakoś wymyślić dla niego jakiegoś sensownego zastosowania, bo z jednej strony pozwoli nam zrobić niesamowite ujęcie na przykład materiału naszej koszulki czy paproszków na naszej klawiaturze, ale tak na co dzień, nie wiem, do czego chciałbym tego aparatu używać poza robieniem wrażenia na znajomych. Ewentualnie, żeby zrobić makro, możemy skorzystać z cyfrowego przybliżenia, które też tutaj mamy do dyspozycji, no ale pamiętajmy, cyfrowe przybliżenie to nie to samo, co prawdziwy teleobiektyw. Jeżeli chodzi o wideo, tutaj większych zarzutów nie mam. Dźwięk mógłby być ciutkę lepszy, ale powiedzmy, że jest całkiem przyzwoicie. No i jeszcze selfie. 32-megowy aparat też robi robotę. Tutaj również większych zastrzeżeń nie mam, także jeżeli chodzi o fotograficzną stronę tego Realme, jest naprawdę spoko, a nawet można powiedzieć, że blisko poziomu znacznie droższych telefonów. Jak zatem na dzień premiery oceniałbym Realme GT 2 Pro? Wysoko. Telefon w zasadzie pozbawiony jakichś poważniejszych słabości. Z minusów: brak wodoszczelności, brak ładowania indukcyjnego, brak możliwości rozbudowy pamięci kartą, brak mini jacka. Z negatywnych cech wymieniłbym jeszcze zauważalny throttling i zbyt intensywne nagrzewanie się tego smartfonu pod dużym obciążeniem. Ale akumulator jest super, ładowanie jest super, design jest, jak na mój gust, super, ale oczywiście wy możecie się ze mną nie zgodzić w tej materii. Wyświetlacz jest też ekstra, zatem tak naprawdę do pełni szczęścia no to brakuje mi drugiego pełnego głośnika pełnej, równej stereofonii i w zasadzie tyle. Niestety, moi drodzy, w momencie, kiedy nagrywam ten film, nie znam jeszcze ostatecznej ceny tego modelu na nasz polski rynek. Kiedy ją poznam, obiecuję, że w opisie pod filmem zamieszczę odpowiedni suplement z komentarzem do tej ceny. Na razie szacuję ją na około 3,5 tysiąca złotych, co wydaje mi się całkiem sensowną ofertą jak za tak fajne urządzenie.
A teraz cóż, jak zwykle, telefonik do pudełka, a ja zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!